Mecenas Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej. Postać, która budzi bardzo duże emocje, negatywne i pozytywne. I chciałam dzisiaj poświęcić ten odcinek właśnie Giertychowi z dwóch powodów. Pierwszy, Gazeta Wyborcza opublikowała tekst Piotra Żytnickiego na temat śledztwa, które się toczy w sprawie Giertycha, ale właściwie nie tyle w sprawie Giertycha, co prokuratorów od Ziobry, czy przypadkiem nie przekroczyli swoich uprawnień. I prokuratorzy rzeczywiście zeznali w tym śledztwie bardzo ciekawe rzeczy i o tym za chwilę, a drugi pretekst do tego, żeby się zająć Giertychem, to wypowiedź mojego kolegi Marcina Mellera, który powiedział, że Giertych stoi ponad prawem, a poza tym to bez przerwy straszy dziennikarzy. Więc może zacznijmy od końca. Jeśli chodzi o wypowiedzi Romana Giertycha dotyczące wielu dziennikarzy, absolutnie jestem wobec tych wypowiedzi krytyczna. Często te ataki są na wyrost. Jeżeli widzę spór między Romanem Giertychem a OKO.press, to stoję przede wszystkim po stronie OKO.press. To medium niezwykle szanuję. Nie zgadzam się z Giertychem w bardzo wielu sprawach. Natomiast osobną kwestią jest to, czy Giertych stoi ponad prawem i na ile zarzuty, które próbował mu postawić PiS, były uzasadnione. Ale w związku z tym, żeby ocenić to tak naprawdę, czy Giertych jest ponad prawem, bo przypomnę, przed chwilą mieliśmy informację, że prokuratura w Lublinie nadal prowadzi w jego sprawie śledztwo. Śledztwo w sprawie w pewnej transakcji, która się odbyła z udziałem spółki Polnord. O tym za chwilę. W każdym razie pamiętacie dobrze ten moment, bodajże był to 2020 rok, te dramatyczne sceny, kiedy prokuratura, służby usiłowały zatrzymać Giertycha. On się źle poczuł, PiS oskarżał Giertycha o to, że on symuluje. Właśnie i o co w tej historii chodziło? Bo to jest jednak dosyć istotne, szczególnie jeżeli ktoś stawia zarzut, że Giertych stoi ponad prawem. Otóż historia jest następująca. Ryszard Krause, znany biznesmen, ma swoją własną spółkę. Oprócz tego ma udziały w spółce Polnord. Jednak spółka Polnord jest to firma giełdowa. I dokonuje się transakcja. Jaka? Ano właśnie, ta prywatna spółka Ryszarda Krause sprzedała spółce giełdowej Polnord wierzytelności. Wierzytelności, które generalnie rzecz ta z tymi wierzytelnościami sprowadzała się do tego, że Krause coś budował w miasteczku Wilanów, pobudował kanalizację i twierdzi, że miasto stołeczne Warszawa powinno mu za tę kanalizację zwrócić pieniądze, a miasto nie chce. No i powstał spór prawny. Czy Krause mu się wtedy należały te pieniądze, czy nie? Krause miał w związku z tym wierzytelności, swoje roszczenia wobec miasta i te roszczenia sprzedał spółce Polnord. Tu oczywiście ja mam problem z tą transakcją, żeby nie było wątpliwości. Mój problem sprowadza się do tego, że jeżeli po jednej stronie jest spółka prywatna Ryszarda Krause, a po drugiej stronie jest Polnord, w którym Krause ma udziały, no to mamy problem, bo prywatna spółka Ryszarda Krausego chce sprzedać te wierzytelności jak najdrożej. Chce po prostu dostać dużo gotówki. Z kolei Polnord jest zainteresowany, żeby te wierzytelności, o ile w ogóle, kupić tanio. No i teraz rzecz sprowadza się do tego, że jeszcze, żeby skomplikować sytuację, w tej całej transakcji Krausemu pomagał Roman Giertych. W związku z tym wytworzono dwie firmy, przez które jeszcze po drodze te wierzytelności przeszły, zanim ostatecznie trafiły do Polnordu. Wtedy, kiedy Ryszard Krause stracił kontrolę nad Polnordem, nowy zarząd tej spółki zawiadomił prokuraturę, twierdząc, że być może doszło do działania na szkodę tej spółki. I tego właśnie chwyciła się prokuratura pod nadzorem Zbigniewa Ziobry.
I oczywiście trudno się dziwić nowemu zarządowi Polnordu, który już miał innego właściciela, że zaczął się martwić, czy te wierzytelności w ogóle cokolwiek są warte. Bo wiadomo, Krause chętnie wierzytelności sprzedał, wziął gotówkę, był zadowolony, a teraz niech Polnord się martwi, czy coś odzyska, jeśli chodzi o miasto. Dlatego tak, oczywiście trudno się dziwić zarządowi, że złożył zawiadomienie do prokuratury, tylko istnieje jeden podstawowy problem. Żeby stwierdzić naprawdę, czy te wierzytelności były coś warte i ile były warte i czy Polnord naprawdę stracił na tej transakcji, to trzeba po prostu poczekać na decyzję sądu, który rozstrzygnie ten spór między Warszawą a właścicielem tych wierzytelności. Problem polega na tym, że w jednej instancji sąd uznał, że te wierzytelności nie są wiele warte i miasto nie musi wiele płacić. Ale potem sąd innej instancji zakwestionował to i cofnął sprawę do ponownego rozpatrzenia. Być może jest teraz zresztą tak, że miasto toczy negocjacje w sprawie tych wierzytelności, czy i ile ma zapłacić. Innymi słowy, nie da się orzec o winie Ryszarda Krausego czy Romana Giertycha. O Romana Giertycha to w ogóle jest problem, no bo nie on był zarządem Polnordu, który decydował o kupnie tych wierzytelności, prawda? Dopóki sąd nie zdecyduje, ile one są warte i czy rzeczywiście miasto Warszawa ma coś za to zapłacić. Póki tego nie ma, nie jesteśmy w stanie tak naprawdę stwierdzić, czy faktycznie Polnord poniósł szkodę, tak? Czy ta suma, którą zapłacił za te wierzytelności, była dla niego atrakcyjna, czy nie? Czy coś na tym zarobi, czy nie? No bo bez tego nie jesteśmy w stanie stwierdzić przestępstwa, tak? To znaczy nie jesteśmy w stanie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy spółka giełdowa na tej operacji straciła. Tego nie wiemy. I teraz wracamy do tego śledztwa. Prokuratorzy z Wrocławia, właśnie biorąc pod uwagę to, że nie wiemy, czy te wierzytelności są coś warte, czy nie, uznali, że nie będą stawiać zarzutów, bo nie mają ku temu podstaw. Po to, żeby cokolwiek w tej sprawie ruszyć, trzeba poczekać na decyzję sądu oceniającą te wierzytelności. No i okazało się, że jak Zbigniew Ziobro i jego bliski współpracownik Michał Ostrowski dowiedzieli się, że ci prokuratorzy wrocławscy się ociągają, to się bardzo zdenerwowali, dlatego że koniecznie chcieli tego Giertycha zamknąć. I właśnie o tym jest tekst Piotra Rzetnickiego, zresztą jest to kolejny odcinek. Giertych złożył wniosek do prokuratury w związku z nadużyciem uprawnień i właśnie w tym śledztwie ci prokuratorzy wrocławscy zeznają. A co zeznają? No właśnie to, że powiedzieli ludziom Ziobry, zdaje się, że odbyła się też rozmowa z samym Zbigniewem Ziobrą, że nie mogą postawić zarzutów Giertychowi, dopóki nie będą wiedzieli, ile tak naprawdę warte są te wierzytelności. To się panu Ostrowskiemu, współpracownikowi Ziobry, bardzo nie podobało. Ziobrze też nie. I byli bardzo niezadowoleni. Zaczęły się szykany wobec tych prokuratorów. Jeden z nich zresztą stwierdził, że już ma dosyć i w 22 roku po prostu poszedł sobie do adwokatury. No i w każdym razie w tym śledztwie okazało się, że ci prokuratorzy wrocławscy zeznali pod przysięgą, że ze strony Ziobry, ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości były potężne naciski, żeby postawić zarzuty Giertychowi, żeby go zatrzymać i złożyć wniosek o areszt. Ci prokuratorzy wrocławscy, ponieważ nie chcieli się kompromitować, odmówili i wtedy zapadła decyzja, żeby tę sprawę przesunąć do Poznania. No i poznańska prokuratura już nie miała tych wątpliwości, widziała, że ci wrocławscy mieli problemy, więc szybciutko postawiła zarzuty Giertychowi, mieliśmy to widowiskowe zatrzymanie i tak dalej. Sprawa trafiła do sądu. I co powiedział sąd? Sąd powiedział, że nie ma żadnych podstaw, by Giertycha zatrzymywać. I w zasadzie zmasakrował ten wniosek prokuratury. No trudno się dziwić, bo przecież prokuratorzy wrocławscy już tłumaczyli ludziom Ziobry, dlaczego tego się nie da przeprowadzić. Powtórzę jeszcze raz.
Mnie się ta transakcja może nie podobać, mogę mieć co do niej wątpliwości. Nie dziwię się, że zarząd, nowy zarząd Polnordu złoży wniosek do prokuratury, ale jednak w państwie prawa obowiązuje pewna dość podstawowa zasada. No, trzeba stawiać zarzuty wtedy, kiedy się ma dowody i podstawy, a nie tylko etyczną ocenę tej czy innej transakcji. I teraz tak, sąd odrzucił te wnioski prokuratury. No i jesteśmy w takiej oto sytuacji, że ponieważ Ziobro najwidoczniej uznał, że i prokuratura poznańska go rozczarowała, chociaż przecież to nie tej prokuratury wina, bo po prostu zarzuty są słabe. W związku z tym tę sprawę Giertycha przerzucono do prokuratury lubelskiej, którą zarządzał za czasów Ziobry Jerzy Dziarkiewicz. To bardzo zaufany człowiek Ziobry i tam trafiały wszystkie polityczne takie śledztwa, na których Ziobrze i generalnie PiS-owi bardzo zależało. No i tam ta sprawa toczyła się dalej. Emocje wzbudziło to, że prokuratura lubelska, mimo że Dziarkiewicza już nie ma, wcale nie zakończyła tego śledztwa i prowadzi je dalej. To mnie akurat nie dziwi, bo najprawdopodobniej prokuratorzy muszą czekać na informacje, żeby w ogóle ogarnąć tę sprawę, bo przecież nie tylko Giertych tam ma zarzuty czy Krause, ale także inne osoby. No, musi poczekać na to rozstrzygnięcie związane z miasteczkiem Wilanów. I oczywiście Giertych nie chce się stawiać na przesłuchania, on nadal ma zarzuty, śledztwo przedłużono do przyszłego roku. No ale tutaj jest spór prawników, czy rzeczywiście Giertych, którego jednak obejmuje immunitet, musi się stawiać czy nie. Generalnie, zdroworozsądkowo, sprawa wygląda następująco. Nie wiemy, ile warte były wierzytelności, więc nie wiemy, jakie zarzuty możemy postawić. Oczywiście w Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej jest masa ludzi, która nie była zachwycona tym, że Roman Giertych się związał z Koalicją Obywatelską i startował z jej list. Ja nawet usłyszałam od jednego z współpracowników Rafała Trzaskowskiego, że mu się to nie podoba, tym bardziej, że miasto nie chce nic za te wierzytelności płacić, nie uważa, że jest cokolwiek winne, chociaż oczywiście właścicielem tych wierzytelności już nie jest Krause, tylko zupełnie ktoś inny i już ani Krause, ani Giertych z tymi wierzytelnościami nie mają nic wspólnego. One sobie tam popłynęły dalej. Ale miasto nie było zadowolone z tego właśnie, że tutaj pojawia się Giertych w okolicy Koalicji Obywatelskiej, no ale jest jak jest. W związku z tym, jeżeli oceniamy Romana Giertycha, to jednak, choć może nam się Giertych nie podobać, musimy stwierdzić, że Ziobro naprawdę urządził na niego polowanie, nie mając dobrych podstaw do tego, żeby stawiać mu zarzuty. Tak wyglądają fakty i to właśnie opisuje Piotr Żytnicki w kolejnym swoim artykule, pokazując, w jaki sposób Ziobro i jego ludzie wywierali naciski na prokuratorów. To jest po prostu sytuacja, w której nienawidzimy Giertycha, więc koniecznie chcemy go zamknąć, niezależnie od tego, czy są prawne podstawy takiego działania. Tak ta historia wygląda. Warto o tym pamiętać, zanim się orzeknie, że Giertych jest ponad prawem.